Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Bezpieczeństwo energetyczne jest potrzebne nie tylko w Polsce, ale w całym obszarze pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, podkreśla polski prezydent. Andrzej Duda odwiedził wczoraj gazoport w Sabine Pass w USA. To z tego portu już wkrótce wypłyną pierwsze gazowce skupionym przez nas gazem skroplonym. To gazoport firmy Chenier, zlokalizowany u ujścia rzeki Sabine do Zatoki Meksykańskiej na granicy Teksasu ze stanem Louisiana. Już niedługo stąd odpłyną pierwsze gazowce po to, żeby zasilić terminal w Świnoujściu i zasilić naszą część europejskiej sieci gazowej. Mówił podczas spotkania z sekretarzem energii USA Rickiem Perrym w amerykańskim gazoporcie prezydent Andrzej Duda. Polska i Stany Zjednoczone w środę podpisały kolejną umowę na dostawy gazu skroplonego. W ostatnim okresie Polska podpisała zobowiązania 25 miliardów dolarów nowych kontraktów wobec firm amerykańskich do nabycia ponad 6 miliardów metrów sześciennych amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG. Obecnie nasze kraje również podpisują kolejną umowę dotyczącą 2 dodatkowych miliardów metrów sześciennych gazu za około 8 miliardów dolarów. Dla Polski to kolejny krok w realizacji strategii bezpieczeństwa energetycznego. Do Polski płynie gaz ze Stanów Zjednoczonych. Płynie nie tylko do naszego kraju, ale mam nadzieję będzie płynął też do całego regionu Europy Centralnej. Chcemy być silnym hubem, jeżeli chodzi o dostarczanie tego właśnie rodzaju źródła energii do Europy, przede wszystkim do Europy Centralnej. To nie tylko kwestia naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, ale to kwestia także bezpieczeństwa Europy Środkowej, w której spotkały się państwa, jak to nazwaliśmy, Trójmorza. To bezpieczeństwo energetyczne jest dziś potrzebne nie tylko Polsce, ale całemu obszarowi pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. W obszarze, nad którym niepodzielnie jeszcze do niedawna panował rosyjski Gazprom. Po doświadczeniach Ukrainy, po tym jak Rosjanie potrafili przerwać nagle dostawy tego niezwykle potrzebnego, niezbędnego surowca, wszyscy wyciągnęliśmy tragiczną lekcję. Wniosków z tej tragicznej lekcji nie wyciągnęły jednak Niemcy, które wraz z Rosją realizują zagrażający bezpieczeństwu Europy Środkowo-Wschodniej projekt gazociągu Nord Stream 2. Chcę powiedzieć stanowczo, że Niemcy popełniają ogromny błąd poprzez zależność od dostaw gazu rurociągiem z Rosji, ale Niemcy realizują swoje cele polityczne, to jest ich decyzja. Krytycznie się wypowiadam na ten temat. Ogromna część potrzeb energetycznych będzie transportowana tym rurociągiem. Tak o zagrożeniach płynących z Nord Stream 2 mówił prezydent Donald Trump. Polska, dostrzegając te zagrożenia, szuka nowych dostaw źródeł energii. Ceny prądu będą zamrożone do końca roku. Tak zdecydował Sejm. Gospodarstwa domowe, małe i średnie firmy, samorządy, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych zaoszczędzą dzięki temu 8 miliardów złotych. Uwolnione zostaną ceny prądu dla średnich i dużych przedsiębiorców. Nowe przepisy uchwalone przez Sejm przewidują, że ceny energii nie wzrosną do końca roku dla odbiorców z grupy taryfowej G. Dotyczy to gospodarstw domowych, mikro i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, samorządów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, takich jak na przykład Lasy Państwowe. Polacy, ja wam wszystkim oznajmiam, w tym roku wam nadal energia nie zdrożeje. Chociażby opozycja nie wiadomo jak wrzeszczała. Przekonywał minister energii Krzysztof Tchórzewski. Opozycja krytykowała rząd za dopuszczenie do wzrostu cen energii elektrycznej. Jasno trzeba powiedzieć obywatelom. Ceny energii idą do góry, pomimo zapewnień rządu, że nie pójdą. Za wzrost cen energii odpowiada rząd PO-PSL, przypomina minister energii. W 2014 roku pan premier Donald Tusk dostał propozycję Komisji Sejmowej i Senackiej zajmującej się środowiskiem, żeby nie godził się na zaostrzenie pakietu klimatycznego, który właśnie powoduje takie sytuacje, że wywołuje wzrost cen energii elektrycznej.
mimo wszystko ten pakiet został podpisany. Od 1 lipca uwolnione zostaną ceny energii dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Będą one mogły jednak liczyć na pomoc finansową państwa, mówi poseł Zbigniew Gryglas z Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa. Ale to naprawdę dotyczy bardzo niewielu przedsiębiorstw, tych największych. Część z nich, na przykład tych przedsiębiorstw energochłonnych, będzie objęta innymi zasadami pomocy. Wsparcie dla średnich i dużych przedsiębiorstw zostało uzgodnione z Komisją Europejską. Polacy nie chcą rewolucji ideologicznej w szkole, podkreśla minister edukacji narodowej. Dariusz Piątkowski krytycznie odniósł się do chęci wprowadzenia wbrew podstawie programowej lekcji edukacji seksualnej do szkół, opartej na wytycznych WHO. Wprowadzenie edukacji seksualnej w szkołach i przedszkolach od dłuższego czasu domagają się środowiska LGBT. Swoje postulaty homoseksualiści manifestują podczas tzw. parad równości, w których uczestniczą także politycy opozycji. Jak zauważa minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski, edukacja seksualna oparta na wytycznych WHO to spore zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Szkoły nie powinny uczestniczyć w tego typu programach, a część samorządowców partii politycznych w Polsce dąży do wprowadzenia na siłę tego typu programów, nawet wbrew woli rodzicom. To zagrożenie widzą nie tylko rodzice, ale i przytłaczająca część Polaków, która nie chce rewolucji ideologicznej w szkole. Co więcej, oczekuje, że MEN, a także kuratoria oświaty pomogą im obronić się przed środowiskami, które na siłę to forsują. To jest normalne zachowanie, normalna postawa zdecydowanej większości Polaków. My chcemy, aby nasze dzieci były wychowywane w sposób tradycyjny, zgodnie z wiarą, z zasadami moralnymi. I cały rząd, i także ja, nie widzimy powodów, aby tę sytuację zmieniać. Na pewno nie poddamy się naciskom środowisk lewicowych. Minister Dariusz Piątkowski zapowiada, że jego resort będzie interweniował, jeśli któreś z samorządów będą wprowadzać lekcje z seksedukacji. Nie mają prawa. Trzeba wyraźnie przypomnieć, że dzisiaj w szkole mogą odbywać się tylko i wyłącznie przedmioty, które mają swoje umocowanie w tak zwanej podstawie programowej. Jeżeli w podstawie programowej jakiegoś przedmiotu nie ma mowy chociażby o wychowaniu seksualnym, to nie ma prawa nauczyciel czy ktokolwiek z zewnątrz rozmawiać na te tematy czy wprowadzać tego typu treści. Jak przypomina, każde zajęcia dodatkowe w szkole muszą być zgodne z planem wychowawczym szkoły. Ten zatwierdzany jest nie tylko przez samych nauczycieli, ale i radę rodziców. I tam rodzice wyraźnie mogą zastrzec, że nie życzą sobie tego typu zajęć i bez zgody rodziców dyrektor ani nikt z zewnątrz nie może tego typu zajęć wprowadzać, nawet wójt, burmistrz czy prezydent miasta. Już jutro, w niedzielę Najświętszej Trójcy, do stóp Pani Jasnogórskiej przybędą dzieci z podwórkowych kółek różańcowych. Hasłem jubileuszowej 20. pielgrzymki PKRD na Jasną Górę będą słowa „Niech stąpi Duch Twój”. Niedzielne spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci na Jasnej Górze rozpocznie się o godzinie 11. Młodych pielgrzymów powita zespół Armia Dzieci z Lublina. Po koncercie zaplanowano spotkanie z Magdaleną Buczek, założycielką PKRD. Następnie koncert w wykonaniu księdza biskupa Antoniego Długosza oraz modlitwę różańcową. Głównym punktem pielgrzymki będzie uroczysta msza święta, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi ksiądz biskup Antoni Długosz. Po Eucharystii przewidziano konkurs z nagrodami. To jednak nie wszystko, bowiem na uczestników jubileuszowego spotkania czeka jeszcze wiele innych ciekawych atrakcji. Zapraszamy. Sobota w Polsce upłynie pod znakiem upałów i gwałtownych burz. Ochłodzenie w kraju ma przyjść na początku tygodnia. Na upalny dzień muszą przygotować się mieszkańcy niemal całej Polski. Termometry wskażą nawet 34 stopnie Celsjusza. Jedynie na północy może być chłodniej, od 26 do 29 stopni, a także na wschodnim Wybrzeżu i Żuławach, tam od 22 do 25 stopni. Wraz z upałem na zachód kraju powrócą burze, którym towarzyszyć mogą ulewne deszcze, opady gradu oraz silny wiatr. Burze z silnym deszczem i wiatrem przewidywane są po południu również na Roztoczu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Jutro wschodnie regiony pozostaną w upalnym powietrzu, a temperatura nadal przekraczać będzie 30 stopni. Możliwe będą gwałtowne burze z silnymi opadami deszczu i gradu, a także z porywistym wiatrem. Na zachodzie słupki rtęci spadną do 25, a nawet 19 stopni. Początek tygodnia przyniesie nam trochę chłodniejszego powietrza. Termometry wskażą od 20 do 26 stopni. Czasem spodziewać się będzie można przelotne
chłodnego deszczu, gdzieniegdzie burz. Temperatury bliskie 30 stopni i więcej powrócą tuż przed Bożym Ciałem i na długi weekend znowu zapowiada się gorąco. Strefa euro powołuje budżet Eurolandu. Nie ma jednak porozumienia, z jakich źródeł miałby być zasilany. Trafi do niego tylko 25 miliardów euro ze wspólnej kasy Unii Europejskiej. Ministrowie finansów państw strefy euro osiągnęli porozumienie co do konstrukcji budżetu strefy euro. Budżet strefy euro będzie funkcjonował od 2021 roku. Poinformował minister finansów Francji. Celem nowego instrumentu budżetowego, bo tak oficjalnie jest on nazywany, ma być wspieranie konkurencyjności i konwergencji gospodarek Eurolandu. Eurobudżet ma być powiązany z rekomendacjami dla państw strefy euro, wpływać na postawę państw członkowskich, przekonywać je do odpowiednich reform czy działań. Chyba nic szybciej się nie zmienia niż świat ekonomii, świat finansów. Żyjemy ciągle w nowej rzeczywistości, stwarzamy nowe systemy, je dostosowujemy, reformujemy. Nie zawsze one spełniają nasze wymagania, nasze oczekiwania i kolejnym projektem jest tworzenie nowego budżetu w strefie Eurolandu, który ma wspomagać kraje rozwijające się. Mówił dr Mariusz Sokołek. Budżet dla strefy euro ma być częścią większego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Komisja Europejska w swojej propozycji przewidziała na ten cel relatywnie niewielkie środki, 25 miliardów euro dla całej Unii Europejskiej na 7 lat. Dlatego Eurogrupa miała znaleźć inne źródła dochodu dla budżetu Eurolandu. I z inicjatywą wyszedł też rząd Hiszpanii, który namawiał, by Unia Europejska rozważyła możliwość wprowadzenia podatku węglowego nakładanego na importowaną do Unii Europejskiej energię. Jednak to się nie udało. Mamy wielki dysonans pomiędzy bogatą północą a południem, które w strefie euro jest, natomiast wskaźniki i budżetowe, i wskaźniki ekonomiczne ma fatalne. Dlatego wszelkie dodatkowe modele zjednoczeniowe tego twardego jądra Unii Europejskiej napotkają właśnie na dużą barierę finansową pomiędzy dwoma częściami Eurolandu, państw mających euro jako swoją walutę. I praktycznie te ustalenia, jakie zostały podjęte, nie obejmują kluczowych kwestii, czyli finansowania tego budżetu, bo wiadomo, że ci bogatsi oczywiście nie chcą się dzielić pieniędzmi z biedniejszymi krajami południa. Mówił dr Grzegorz Piątkowski. Ministrowie finansów dostali zadanie od szefów państw i rządów, by przygotować pakiet rozwiązań w tej sprawie. Mimo skromnego wyniku będą one przyjęte na przyszłotygodniowym szczycie szefów państw i rządów Eurolandu. O kolejnych krokach, w tym wysokości eurobudżetu, mogą zdecydować liderzy państw członkowskich. Na teraz to już wszystko. Kolejne wydanie o godzinie 10. Serdecznie zapraszam.